Niestety tak jest, że państwo porzuciło społeczeństwo dłuższy czas temu i przez to w społeczeństwie nie powstało poczucie, że państwo reprezentuje jego interesy. Powstało poczucie, że państwo reprezentuje interesy elit, które tym państwem rządzą. No rzeczywiście tak jest, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość, ale jakakolwiek władza narusza konstytucyjne prawa organów państwa, takich jak na przykład Trybunał Konstytucyjny, kluczowe dla istnienia demokracji, to wtedy potrafimy krzyczeć. Kiedy państwo, jakakolwiek władza, narusza prawa człowieka, także gwarantowane przez konstytucję, to takie jak na przykład prawo do mieszkania, to wtedy jesteśmy dużo bardziej wyrozumiali. To ten rozdźwięk powoduje, że państwo, demokracja, wolność ma słabsze poparcie ogółu społeczeństwa, tych słabszych grup społeczeństwa, które mogłyby go bronić ze względu na swoją liczebność. Słabsze poparcie niż to, które jest konieczne, by demokracja mogła trwać w dłuższym okresie. Polskie elity jakoś tego przez wiele, wiele lat nie rozumiały, nie chciały rozumieć albo nie potrafiły zrozumieć. I myślę, że dziś płacimy za to bardzo, bardzo ponurą cenę.